Cześć! Teraz krótki film na temat tego, jakie hantle można wybrać. Oczywiście w tym filmie nie będę mówił na temat, jakie hantle Wy powinniście wybrać, gdyż to jest sprawa bardzo indywidualna. Natomiast powiem o hantlach, jakie sam posiadam i dlaczego je wybrałem. I mam nadzieję, że poniżej w komentarzach podzielicie się tym, jakie sami hantle posiadacie oraz tym, dlaczego akurat takie, jakie macie, wybraliście, co spowodowało Wasz wybór. Ja osobiście posiadam hantle firmy Abarcus, oczywiście to są dwie sztuki. Tutaj na nich wszystkich nie mam zamontowanych wszystkich talerzy, jakie posiadam, gdyż obydwie hantle ważą 47 kg. Oczywiście tutaj mam zamontowane na każdej sztuce, akurat 6, na każdej sztuce mam zamontowane 7 kg. Dlaczego takie hantle wybrałem? Przede wszystkim dlatego, że Abarcus, ten typ hantli, jest jednym z najtańszych. Są to tanie hantle, można je nabyć oczywiście wagowo, takie jak mówię, 47 kg, dałem za nie około 120 zł i jestem zadowolony z tego zakupu. Hantle te, czyli cały ich zestaw, posiadają dwa gryfy, czyli dwa trzonki do trzymania talerzy. Oczywiście zaczepy, które pozwalają zamknąć talerze hantli. I talerze, które są podzielone na 3,5 kg, 2,5 kg oraz 1,25 kg. Każdy z talerzy ma 4 sztuki, czyli na dwie różne hantle. Cały zestaw jest moim zdaniem ciekawie wykonany. Na pewno jest wygodny. Uchwyt, który jest z tworzywa sztucznego, niestety jest wygodny w utrzymaniu. Być może może się ślizgać podczas ćwiczeń, może nam się lekko obracać, gdyż jak wiadomo, tworzywo nie jest takie chropowate, mimo tego, że ma tutaj siateczkę, która teoretycznie powinna zapobiegać jakiemuś tam ślizganiu. Całość tutaj korpusu rurki jest wykonana z metalu, jest ona sama w sobie bardzo lekka, ale wytrzymała i spokojnie utrzymuje ciężary, jakie są na niej założone. Nic się tutaj nie wygina, nic nie ma się wrażenia, że zaraz coś tutaj puści. Niestety ciężarki, czyli koła ciężarów, są wykonane z bitunitu, są bituniczne, czyli tak naprawdę taka wielkość koła, które tutaj w tym przypadku waży 2,5 kg, jest dość duża. Jeżeli one by były wykonane w całości z metalu, by były tak naprawdę o co najmniej połowę mniejsze, a waga by była ta sama. No, hantle, które są wykonane tak jak tutaj bituniczne, no one wizualnie nawet wyglądają, że są dość duże, prawda? Jeżeli by były wykonane z metalu, by były znacznie, znacznie mniejsze o tej samej wadze. Natomiast jeżeli interesuje nas cena, a cena tutaj gra ważną rolę, to na pewno bituniczne są dużo tańsze niż metalowe. Wybrałem właśnie takie hantle, które mają dwie sztuki, dzięki którym mogę założyć duże obciążenie, czyli sobie regulować, jaką siłę chcę, jaką ciężar chcę podnosić. Poza tym wygodne uchwyty i dosyć taki być może nie najgorszy wygląd. Przez to właśnie wybrałem ten rodzaj hantli. Jakie hantle byście sami polecali innym osobom, jakie sami posiadajcie, napiszcie poniżej w komentarzu. Dzięki za uwagę.